Dobra, myślę, że możemy powoli. Ja nazywam się Leszek Krupiński i chciałbym dzisiaj trochę powiedzieć Wam o tym, jak budować aplikację PHP w taki sposób, żeby razem z projektem rosnącym rosła Wam też możliwość przyjęcia kolejnej nowej partii gości dla Waszego serwisu. No, generalnie 3/4 mojej prezentacji powiedział już Mariusz, także mógłbym w sumie się przedstawić i zawijać, no ale jest w agendzie, to już dokończę. Tak, parę słów o sobie. Tak wyglądam w środku. Rezonans magnetyczny, fajna sprawa, polecam wszystkim. Zajmuję się konsultingiem w sprawie architektury, aplikacji, optymalizacji wydajności, czasem też bezpieczeństwa. Oprócz tego razem z jeszcze kilkoma chłopakami zaczynaliśmy te PHPersów, żeby trochę ożywić, tak szturchnąć patykiem naszą społeczność PHP-ową w Polsce. Co jeszcze? No oprócz tego jeszcze staramy się animować trochę PHP na Facebooku. Mamy grupy PHPers, PHPs Jobs, także jeśli ktoś narzeka, że jakieś... Halo? Że jakieś ogłoszenie na PHPs Jobs powinno zostać usunięte, to do mnie to trafia. Tak, trochę zacznijmy trochę od definicji i jak w ogóle podejść do tego. Co to jest skalowalność? Tak, mądra definicja z Wikipedii. To jest zapewnienie, żeby w miarę jak zwiększamy liczbę elementów składowych, czegokolwiek, rosła nam też wydajność. W kwestii projektów informatycznych skalowalność jest realizowana na dwa sposoby. Wertykalnie, czyli kupujemy sobie coraz większe serwery i na tym jednym wielkim serwerze naszą aplikację. Albo skalowanie horyzontalne, czyli dostawiamy coraz więcej serwerów. To jest dosyć powszechna praktyka, na przykład Google czy Facebook, zwłaszcza Google rozpoczął ten trend instalowania coraz większej liczby takich prostych komputerów, żadnych wielkich serwerów, żeby po prostu zmniejszyć koszty. No i inne firmy poszły za tym przykładem. Właśnie trochę chciałbym dzisiaj skoncentrować się na takim układzie. I po co w ogóle dbać o to, bo osoba odwiedzająca naszą stronę jest naszym klientem, czy kupuje coś od nas, czy ogląda reklamy na naszej stronie, jest klientem i dobrze by było dbać, żeby ten nasz klient był szczęśliwy. No i mam kilka takich graficzek pokazujących badanie, wyniki ankiet, jak wolne strony internetowe działają na człowieka. Na dole jest link do całej tej infografiki, warto przejrzeć, jest tam też trochę więcej ciekawych informacji. No, to co wszyscy wiedzą, większość ludzi wkurza się, kiedy ogląda powolną stronę internetową. 44% jest już poddenerwowanych, jak chcą coś kupić w sklepie internetowym i nie mogą. Z kolei 4% ludzi rzucało swoim telefonem, kiedy chciało skorzystać z powolnej strony internetowej. Jakie są te wartości, których takie nasze docelowe, krytyczne, które chcielibyśmy nie przekraczać? Tak, według tej samej infografiki 57% ludzi da sobie spokój z czekaniem na wczytywanie się strony, jeśli to trwa dłużej niż 3 minuty. No a tutaj jak mózg to odczuwa, czyli jeśli coś trwa mniej niż 1/10 sekundy, to wydaje się natychmiast. Także to są właśnie te wartości, które powinniśmy mieć na myśli, sprawdzając, czy już w tym momencie coś z naszą stroną czyje się nie tak i powinniśmy nad tym popracować. No to oczywiście ma wszystkie swoje wymierne korzyści, jest sporo mądrych analiz, robią wielkie biznesy, jak właśnie przyspieszenie stron wpływało,
No i Mozilla ma 15% więcej program Firefoxa, jak przyspieszył. Barack Obama 1% więcej kasy dostał, jak przyspieszyli stron. Tak, tutaj już takie dziwne wyliczenia. Zakładam, że na jakiejś podstawie stwierdzili, że za każde 100 milisekund czają się przychody o 1% w Walmartie. Ja mam. Tak, ja mu podobno. No i teraz takie trochę podstawy. Jak serwer www obsługuje requesty? No może na małym przykładzie. To jest właśnie nasz klient. On sobie bierze jakiś request. A to jest proces serwera. I nasz, jeśli sobie jest taki, widzi, jest taki wolny proces, nasz klient łączy się z tym procesem, ten proces go obsługuje. Jeśli jest dużo wolnych procesów, no to idzie sobie do, zależnie jak tam działa serwer www, albo pierwszego lepszego, albo do losowego. Natomiast problem jest taki, kiedy wszystkie procesy są już zajęte. W tym momencie wszystkie procesy serwera są akurat zajęte generowaniem strony dla różnych klientów. Tu jest jeszcze taki jeden myk. Tak, to jest tak zwany keep alive. To jest ustawienie w serwerze www, które oznacza, że jeśli pozwolimy na tak zwany keep alive, to klient łączy się z serwerem, mówi, zwróć mi stronę główną, ale to połączenie nie jest zamykane. Ten proces dalej wisi jako zajęty, bo może za 5 sekund klient będzie chciał wysłać kolejny request. Z jednej strony to jest fajne, bo nie musi otwierać nowego połączenia, ale z drugiej strony to blokuje nam serwer na kilka sekund, znaczy proces serwera. Jeśli tych procesów serwera mamy 100, może się okazać, że wszystkie są zajęte oczekiwaniem, bo komuś może się coś przypomniało, bo może właśnie przypomniał sobie, że jeszcze markę musi kupić i wrócić. No i teraz co można zrobić, żeby ten biedny Mario mógł sobie dokończyć zakup? Kasa może szybciej obsługiwać klienta, czyli można przyspieszyć czas realizacji requestu. Można dostawić więcej kas, czyli w ramach jednego serwera zwiększyć liczbę procesów obsługujących, na przykład jeszcze dokładając pamięć, żeby to w ogóle było realne, albo zbudować kolejne sklepy, żeby Mario sobie bliżej domu znalazł jakiś sklep obsługujący mniejszą liczbę mieszkańców. To jest skalowanie horyzontalne. No i taki bardzo często przykład to już w kwestii realizacji tych skalowania aplikacji. Kupmy większy serwer. Bardzo często przypadek, nasz dyrektor mówi, no mamy, nasza aplikacja działa wolno, kupmy większy serwer. Albo kupmy więcej serwerów. To poprzednie to było właśnie skalowanie wertykalne, to jest skalowanie horyzontalne. No tylko, że jeśli nasza aplikacja nie jest do tego przygotowana, nie ma to większego sensu. Tak, właśnie zauważyłem literówkę. Być może na dany moment wystarczy optymalizacja samej aplikacji, bo być może jest jakiś bottleneck, który sprawia, że nasza aplikacja generuje stronę w jedną sekundę, z czego 90% to jest, tak jak Mariusz pisał, trudne zapytanie do bazy danych. Może się okazać właśnie, że poprawienie tego jednego problemu sprawi, że jeszcze przez długie, długie miesiące możemy żyć z tym sprzętem, który mamy. Tak, czyli chodzi o to, żeby z tego, co mamy w tym momencie, wycisnąć jak najwięcej możliwości. Być może trzeba właśnie stunigować konfigurację serwera www, być może coś w MySQL-u poprawić konfiguracji, pamięć na bufory, zwiększyć liczbę wątków w Nginxie, przełączyć się z łączenia Nginx z na TCP/IP, bo to też może blokować, jeśli ma duże obciążenie. W kwestii optymalizacji samej aplikacji trzeba się skupić przede wszystkim właśnie na tym, co jest istotne. Jak zwykle,
obowiązuje zasada Pareto. 80% czasu, 20% plotu. Donald Knuth powiedział takie bardzo mądre zdanie, że współczesna optymalizacja jest źródłem wszelkiego zła. No to jest trochę napuszone stwierdzenie, ale coś w tym jest, że w momencie, kiedy mamy aplikację, a nie wiemy specjalnie, co w niej optymalizować, to tak szukanie na ślepo sprawi, że stracimy dużo czasu, a zysk będzie bardzo, bardzo niewielki. No i trzeba się właśnie pewnić, że to sam nasz kod PHP jest innym tym obciążeniem. Z czego można skorzystać? Może ten będzie lepszy. Z czego można skorzystać do stwierdzenia, czy w którym miejscu nasza aplikacja spędza najwięcej czasu? Tradycyjnie XDebug w połączeniu z CacheGrindem. XDebug ma, czyli za pomocą XDebuga generujemy taki output wywołań w naszej aplikacji i które wywołanie zajęło ile czasu. Możemy właśnie dzięki temu stwierdzić, który kawałek naszej aplikacji zżera najwięcej czasu. Czasem jest tak, że to jest jedno gigantyczne wywołanie pewnej metody, która trwa i trwa, a czasem może się okazać na przykład, że nasza aplikacja bardzo dużo robi bardzo dużo iteracji jednej pętli, no i w tej pętli jest wykonywana jedna operacja, która sama z siebie może nie trwa bardzo długo, ale jako że ona jest odpalana 10 tysięcy razy, to już swoje robi. XDebug ma tą wadę, że w żadnym wypadku nie należy go odpalać na produkcji. Bardzo mocno obciąża procesor, spowalnia wykonanie. Tutaj właśnie ciekawostka, to co Mariusz mówił wcześniej, pokazywał stronę z mojego bloga. Tam był pokazany obrazek właśnie człowieka, który chciał zrobić benchmark kodu odpalanego na różnych językach. PHP wyszło kosmicznie długi czas. Tymczasem okazało się między innymi, że miał właśnie odpalanego XDebuga i no, w związku z tym, żeby robić benchmarki, to trzeba to umieć. Ale to właśnie pokazuje, że XDebug spowalnia kod, no i na produkcji może sprawiać problemy. Natomiast można to sobie odpalić na swoim środowisku lokalnym, uruchomić naszą aplikację, wejść na kilka stron, no i to też da jakiś pogląd. CacheGrind to jest aplikacja desktopowa, ona analizuje pliki, które są generowane przez XDebug. Jest też WebGrind, trochę uproszczony interfejs webowy do właśnie analizowania tych pliki. Oprócz tego jest jeszcze moduł XKProf, to jest, o ile dobrze pamiętam, też przez Facebooka stworzony. Jest on tyle fajniejszy, że nie ma takiego dużego narzutu na działanie naszej aplikacji. Może sobie spokojnie działać na serwerze produkcyjnym. Możemy na przykład zadać, żeby były zgrywane wyniki co 10-tysięcznego wywołania naszej aplikacji. No i to ma też plus, żeby śledzić takie błędy fantomy, że jest jakiś błąd, który pojawia się co ileś tam requestów w dziwnych warunkach. Na naszym środowisku deweloperskim nie jesteśmy w stanie tego otworzyć, a tutaj właśnie można sobie coś takiego prześledzić, odpalić na tydzień taki XKProf, bo on zrzuca sobie dane. No, oprócz tego generuje taki bardzo ładny graf wywołań, który świetnie wygląda na prezentacjach, nic nie widać, ale wygląda bardzo mądrze. Oprócz tego jest jeszcze bardzo fajne narzędzie, New Relic. Jest drogie jak cholera, miesięcznie kosztuje, żebym nie skłamał, około $150 na jeden serwer, ale ma trial period, zdaje się na 2 tygodnie można dostać wersję darmową pełnokomercyjną. No i jest też wersja darmowa, która różni się głównie tym, że nie rejestruje danych w przeszłość. Ma bardzo krótki czas retencji, ale możemy na bieżąco podglądać, co się dzieje z naszą aplikacją. I właśnie New Relic daje bardzo, bardzo fajne dodatki. Pokazuje, którym z rozbiciem na komponenty naszej aplikacji
gdzie spędza najwięcej czasu. To znaczy od razu mamy pokazane, tutaj jest rozbicie, czekanie w kolejce, to jest akurat aplikacja rubiowa, czyli to jest kod rubiowy, ale to jest baza danych. Możemy od razu stwierdzić na przykład, że nasza aplikacja będzie taka wąziutka, a nasza baza danych na 90% wykresu. Także to nam od razu daje pogląd właśnie, w którym miejscu może być problem. Oprócz tego bardzo fajnie jest zbierać różne metryki w naszej aplikacji. Ile się ich da, bo to jest bardzo fajna sprawa zbieranie metryk. Pozwalają na uzyskanie informacji, czy to dla właśnie działu IT, czy to dla działów biznesowych. Można sobie zbierać metryki dla każdej rejestracji użytkownika podbijamy licznik, dla każdego wysyłanego maila podbijamy licznik. Do tego można wykorzystać na przykład narzędzie StatsD. Jest to stworzone przez Etsy na przykładzie korzystali ze wzorca podobnej aplikacji, która była stworzona przez Pickera. StatsD służy właśnie do zbierania różnych liczników. To jest całość filozofii. Zbieramy metrykę typu timing z daną etykietą. Tutaj sobie zapisujemy, ile to czasu trwało. I StatsD pozwala na analizy od razu wartości minimalne, maksymalne, ile było wywołań danego licznika, średnia i 90%. To jest właśnie bardzo fajny ten 90%, bo pozwala na odsianie jakichś aberracji, bo czasem się zdarzy, że jakiś dla jednego klienta request będzie trwał 10 sekund, dlatego nam średnia dosyć mocno skoczy do góry, a to nie ma na dobrą sprawę większego znaczenia. To był pojedynczy przypadek, którym jeśli się nie powtarza, nie musimy się nim zajmować, a właśnie na takim wykresie 90% dlatego nie będzie. Do generowania wykresów z StatsD Graphic, bardzo fajny pakiet, generuje śliczne wykresiki. Jeśli jesteśmy hakerami z mroku, możemy sobie zrobić taki wspaniały dashboard i się na niego patrzeć godzinami, bo jest na nim wszystko. Oprócz tego fajnie jest analizować wszystko, co trafia do naszych logów. Na przykład za pomocą Logstasha, Greylog 2, jest cała masa różnych aplikacji do tego. Dzisiaj, o ile dobrze pamiętam, dzisiaj o 17 jest prezentacja poświęcona tylko i wyłącznie temu tematowi, także polecam, bo to jest fajny temat, warto się nim zainteresować, fajnie wiedzieć, co się dzieje w naszej aplikacji. No a teraz może trochę o samym PHP, co możemy zrobić. Przede wszystkim trzeba dobrze mieć to PHP aktualne. Między PHP 5.3 a 5.5 zaszły gigantyczne zmiany w kwestii wydajności. Także w ogóle nie ma co się nawet zastanawiać. PHP 5.5 ma w standardzie opcode cache. Ja na przykład miałem bardzo dużo problemów z APC, które przywieszało mi się w bardzo dziwnych przypadkach. Próbowałem to debugować, no ale to już było grzebanie głęboko w C i wystarczyło przełączenie się na opcache'a z 5.5 i jak rękę odjął, wszystko zaczęło nie działać. Aktualnym standardem jest dla serwowania aplikacji PHP-owych jest serwer www Nginx i PHP uruchamiane jako PHP FPM. To oczywiście nie znaczy, że Apache jest zły, aczkolwiek dużo łatwiej uzyskać wysoką wydajność za pomocą Nginxa. Apache trzeba naprawdę mocno streamingować. Niektóre firmy mają podejście, że Apache jest good enough, dla naszych potrzeb jest w porządku i to też jest ok. I dopóki nie ma jakichś problemów wydajnościowych, nie ma co specjalnie się bawić w jakieś dziwne operacje. Tak jak powiedziałem, Nginx zapewnia szybkość i bardzo dużą elastyczność konfiguracji. Oczywiście tak jak stare dowcipy były o Postfixie, największą zaletą Postfixa jest elastyczność konfiguracji, a jego największą wadą jest elastyczność konfiguracji. Tutaj tak samo, no jest, można bardzo dużo rzeczy skonfigurować za pomocą Nginxa, no ale to ma właśnie swoje wady, jak przez to, że pliki konfiguracyjne mogą się bardzo rozrastać.
PHP FPM daje właśnie bardzo fajną rzecz, że oddzielamy proces serwera od procesu proces serwera WW od procesu PHP. Możemy sobie w ogóle przenieść PHP na inny serwer, jeśli mamy taką potrzebę. Możemy sobie dowolnie skalować niezależnie właśnie liczbę procesów jednych i drugich, także to daje bardzo fajne możliwości konfiguracji, ale to też jest temat na osobną sesję. Także może innym razem. I tak jak mówiłem, Opto Cache to jest bardzo super rzecz, która momentalnie daje kopa aplikacji. Tak jak mówił Mariusz wcześniej, dobrze jest wyłączyć filestaty na plikach sprawdzające, czy przypadkiem nie został zaktualizowany. I po prostu w momencie, kiedy zrobimy, możemy na przykład podpiąć to do skryptu do deploymentu. W momencie, kiedy deployujemy aplikację, robimy restart FPM-a i w tym momencie od razu dostaje nowe cache. Możemy w skrypcie deploymentu od razu rozgrzać ten cache, żeby przejść z automatu po aplikacji, żeby się wygenerował ten cache dla wszystkich plików. Także to jest bardzo, bardzo istotna rzecz. Oprócz tego dobrze jest, jeśli korzystamy z jakiegoś frameworku, dobrze jest zoptymalizować, w jaki sposób z niego korzystamy, czyli włączenie cache'ów, widoków, template'ów, wszystkich naszych asetów, danych, oczywiście zachowując przy tym zdrowy rozsądek, żeby przypadkiem nasze stare dane nie były generowane przez tydzień, serwowane, ale właśnie niektóre moduły mają tryb autogenerowania, czyli na przykład Doctrine sprawdza, czy przypadkiem nie zostało coś zmodyfikowane, jeśli tak, to generuje nowe proxy hydratory. Żeby to nie obciążało niepotrzebnie aplikacji, bo my wiemy dobrze, kiedy robimy deployment nowej aplikacji, możemy to wszystko wyłączyć i generować te pliki samemu ręcznie, właśnie na przykład przez skrypty budujące deploymentu. Tak samo dobrze jest wyłączyć zbędne moduły we frameworku. Jeśli nie używamy internacjonalizacji, w ogóle wyciąć to w porobę. Tego typu rzeczy. Bardzo często właśnie frameworki domyślnie mają włączone pewne rzeczy, one są w ogóle niewykorzystywane, a są ładowane przy każdym requestie. Także to jest kolejna rzecz, którą możemy wywalić. I optymalizacja bazy danych. To jest główny problem z aplikacjami, czyli bazy danych, IO, tak jak też Mariusz mówił. To są rzeczy, na których najczęściej się przecina nasza aplikacja. Nie kod PHP, tylko coś innego. Jeśli mamy bazę danych, która generuje slow loga, większość, ale nie wszystkie, na przykład MySQL jest świetna aplikacja do analizy tych plików per tona toolkit, tam jest skrypt do analizy właśnie tych slow logów, od razu po odpaleniu od razu nam pokazuje, w których miejscach są jakieś durne zapytania, 6 poziomów subselektów, takie rzeczy się zdarzają. Wystarczy poprawić taką drobną rzecz i aplikacja może już śmigać. Tak samo Mongo ma slow loga, także warto zajrzeć do tego. Oprócz tego tradycyjnie indeksy, query cache, można pomyśleć o alternatywnych silnikach baz danych, na przykład, żeby wymienić standardowy silnik w Mongo, żeby nie Mongo, tylko w MySQL-u, bo na przykład dla naszego konkretnego zastosowania będzie wydajniejszy. No i właśnie można też się zainteresować NoSQL-em, ale tu trzeba zrobić bardzo duży research, bo można się naciąć. NoSQL to jest bardzo szeroki termin, obejmuje bardzo dużo różnych grup baz danych i one bardzo się różnią między sobą, w związku z tym mocny research jest wskazany. No i teraz sama architektura aplikacji, czyli de facto to, o co chodzi w tym całym skalowaniu. Tak, to jest architektura, może ktoś jeszcze pamięta taki wspaniały serwis jak BIP, to jest właśnie architektura BIP-a. Cała masa różnych programów służących do tego, żeby serwować bardzo wartościową treść. I widać tutaj, że bardzo dużo rzeczy jest wydzielone. To znaczy, widać na przykład, że jest baza MySQL, a oprócz tego jest Sphinx, który służy do wyszukiwania pełnotekstowego. Dlatego ważne jest
W momencie, kiedy pewne części naszej aplikacji zaczną nie domagać, trzeba pamiętać, że bardzo często jest możliwość wydzielenia pewnych komponentów, czyli właśnie, jeśli nasza aplikacja potrzebuje full-text search, świetnie się do tego nadaje Sphinx, który bardzo dobrze współpracuje z MySQL-em i w związku z tym można w dalszym ciągu używać MySQL-a do trzymania danych, natomiast już samo to wyszukiwanie pełnotekstowe realizować przez Sphinxa. Tak samo jeśli potrzebujemy serwowania struktur danych, nie ma co męczyć biednego MySQL-a trzymaniem list albo kolejek, skoro Redis świetnie sobie z tym sprawdzi. Redis jeszcze ma ten bajer, że oprócz tego, że trzyma dane na dysku, to jeszcze trzyma dane w pamięci, także to daje kolejny dokopa wydajnościowego. I to jest też bardzo ważna rzecz. Buforuj dane. Dane, które są generowane, a mogą być wygenerowane na przykład co godzinę, trzeba je wygenerować i gdzieś zapisać sobie na bok. Co to może być? Na przykład właśnie wyniki skomplikowanych zapytań z bazy danych, odpowiedzi z jakiejś API. Jeśli na przykład korzystamy z Twittera, to nie ma co za każdym requestem wyciągać jakiegoś tweeta, wystarczy go wyciągnąć raz i na 99% on się nie zmieni w najbliższym czasie. A jeśli ktoś go usunie, to tylko plus dla nas, bo mamy go schowanego na boku. Dokładnie, cokolwiek trafi do internetu, też tam zostaje. Tak, a jeśli trafi do iClouda, to jeszcze trafi do wszystkich dookoła. Tak samo możemy buforować konfigurację, bo w frameworkach konfiguracja jest zapisywana na całą masę różnych sposobów. Pliki ini, pliki yam. Po co męczyć tego biednego PHP, żeby za każdym razem parsował te pliki, skoro można sobie to zapisać na przykład w memcache. Klucze konfiguracji jako klucze w memcache'u i wyciągać to bezpośrednio z pamięci. No i tak samo, tak jak mówiłem wcześniej, generowane dane. Jeśli generujemy jakieś wykresy, jeśli generujemy obrazki, generujemy nawet statyczne strony, całe HTML-e, dobrze je sobie zachować na boku, a jeszcze najlepiej w pamięci. Oczywiście, jeśli w pamięci, to znany i lubiany Memcache, to jest bardzo fajny program, daje dużo, dużo możliwości. Na przykład taką fajną, że możemy sobie wydzielić jeden serwer Memcache, z którego będą korzystały wszystkie inne serwery. Dlaczego to jest fajne, to powiem jeszcze za chwilę. Dodatkowo możemy jeszcze sobie mieć Memcache na kilku serwerach z replikacją danych, także to daje nam bardzo elastyczne możliwości konfiguracji w momencie, kiedy nasza aplikacja będzie sobie rosła. No i do cache'owania też, tak jak Mariusz, tak to dosyć często będę powtarzał, tak jak Mariusz mówił wcześniej, Wartość jest super sprawą. To jest program, który instalujemy, wstawiamy przed naszym serwerem www i ciach, tak, 1000-krotnie rośnie nam wydajność. Także to jest bardzo fajny system, no tylko, że nie zawsze. Wartość rozwiązuje całą masę problemów, ale trzeba pamiętać o kilku różnych rzeczach, że ta sama strona dla różnych klientów może być generowana w różny sposób. Na przykład rozpoznajemy sobie po nagłówku user agent, czy to jest klient mobilny, czy nie. I w tym momencie są generowane różne strony. I może być taka głupia sytuacja, że zapomnieliśmy o tym, wchodzi ktoś na naszą stronę przez telefon, zapisuje się taka strona w tworze Varnisha i w tym momencie każdy następny, kto wejdzie na tę stronę, dostaje właśnie wersję mobilną. True story, zrobiłem tak. Tak samo na to, co jest generowane, wpływają ciastka sesyjne, dowolne inne ciastka, czasem jakiś IP źródłowy, nagłówki oznaczające język, także to wszystko trzeba uwzględnić, konfigurując Varnisha. Jeszcze bardzo fajna rzecz, w momencie, kiedy nasza strona bardzo często się zmienia, no i teoretycznie by się wydawało, że buforowanie danych jest średnio możliwe,
no to trzeba pamiętać o tej takiej prostej rzeczy, że jeśli mamy na przykład 300 requestów na sekundę, to nawet jeśli ustawimy, nie wiem, 3-sekundowy bufor danych, że przez 3 sekundy wartość trzyma daną stronę, to przez te 3 sekundy serwer głupie w nosie i korzysta z danych statycznych wygenerowanych przez aplikację, a wszystko jest serwowane przez warnisza statycznie, czyli zamiast 900 wywołań aplikacji mamy tylko jedną, a cała reszta jest serwowana przez warnisza, który w laboratoryjnie nawet w laboratoryjnie uzyskano wydajność, powiedzmy, na około 50 tysięcy requestów na sekundę, także potrafi bardzo duży ruch przyjąć, tylko trzeba go umiejętnie skonfigurować. No to jest jeszcze, trzeba też pamiętać, że ma też dużo różnych fajnych możliwości, jak load balancing, tego typu rzeczy, także bardzo fajne narzędzie, polecam się zainteresować. Do konfiguracji warnisza bardzo dobrze jest, jeśli nasza aplikacja ma poprawne nagłówki HTTP dotyczące kaszowania, bo w ten sposób bez żadnego dłubania w konfiguracji warnisza on od razu wie, ile czasu trzymać daną stronę. To oczywiście jest przydatne nie tylko dla warnisza, bo na przykład jeśli dobrze coś skonfigurujemy kaszowanie, to tak samo klient, wchodząc na stronę, mówi, że byłem ostatnio 5 sekund temu na tej stronie, czy ona się zmieniła. Serwer mówi, nie, stary, wróć później. No i w tym momencie nie musimy generować jeszcze raz całej strony. To są takie podstawowe nagłówki. Max age, czyli jak długo strona jest ważna, kiedy ostatnio została zmodyfikowana, i etag. Etag jest bardzo fajnym tagiem, który pozwala nam w ogóle z pominięciem jakiegokolwiek podawania czasu powiedzieć klientowi, czy strona się zmieniła, czy nie. To jest taki jednoznaczny identyfikator wersji strony, czyli na przykład możemy sobie zrobić, jeśli to jest jakiś tekst na blogu, możemy zrobić RD5 z tego tekstu, jeśli to jest na przykład coś identyfikowane po timestampie, możemy sobie zrobić identyfikator w postaci ID wpisu i timestamp i to w ten sposób oznaczyć jednoznacznie, która to jest wersja strony i czy się zmieniła. W tym momencie klient mówi, jak ostatnio wchodziłem, to aktualna była ta wersja strony z danym tagiem, czy ona się zmieniła? No nie zmieniła się, okej, to przyjdę. I to nam zmniejsza obciążenie łącza, zmniejsza nam obciążenie procesora dla aplikacji, także warto się tym zainteresować. W aplikacji, budując ją, jeśli będziemy ją budować z uwzględnieniem wszystkich DDD, innych DDD, to wyjdzie samo z siebie. Ostatnio bardzo modnym słowem w aplikacjach webowych jest architektura hexagonalna, znana już dobrze wcześniej jako mikroserwisy. I na czym to polega? Polega to na tym, że każdy moduł aplikacji ma zdefiniowane wejścia, wyjścia i za pomocą tych wejść i wyjść komunikuje się z innymi modułami. Każdy taki moduł jest izolowany, i dzięki temu może być wydzielony w dowolne inne miejsce serwera, kodu, można to przenieść na inny serwer, można w ogóle zrobić z tego osobną aplikację. Daje to właśnie bardzo dużo możliwości i na przykład dzięki temu, że to jest izolowane, nie ma bezpośredniej zależności od innych modułów, jeśli któryś z takich modułów nam powoduje bardzo duże obciążenie, możemy na przykład wynieść go w ogóle na inny serwer i niech się pod TCP/IP komunikuje z bazową aplikacją. Także to jest fajna rzecz, zajmuje trochę czasu. O ile dobrze pamiętam, Amazon był od początku budowany w ten sposób, że wszystko jest realizowane za pomocą wewnętrznego API. A w momencie, kiedy już mamy coś wydzielone, możemy to robić asynchronicznie. Czyli o co chodzi? Jeśli mamy na przykład aplikację, która wysyła maili, wiadomo, wysłanie 1000 maili trochę trwa. No i tak, mamy moment przyjścia requestu,
robimy wstępną analizę danych i zaczynamy wysyłać tysiące maili do wszystkich zainteresowanych produktami dla mężczyzn. I to wszystko trwa, powiedzmy, troszeczkę ponad 5 sekund. No tylko, że jeśli to trwa ponad 5 sekund, to gdzieś tak w tym momencie użytkownik klika reload i wszystko zaczyna się od nowa. A co możemy zrobić? Możemy w momencie przyjścia danych przekazać je do jakiegoś serwera kolejek, który przyjmie te dane i będzie sobie na boczku to wysyłał, a natychmiastowo aplikacja wyświetli powiadomienie dla użytkownika, że tak, zajmujemy się twoimi super ważnymi listami i one są teraz wysyłane, przyjdź później, żeby zobaczyć status, jakim idzie. Jest cała masa różnych serwerów tych kolejek. To jest też temat na osobną prezentację. Ale większość korzysta z takiego popularnego protokołu AMQP. Jest masa bibliotek do korzystania z kolejek przez taki protokół, także to jest naprawdę bardzo łatwe, żeby coś takiego zaimplementować. I to daje nam kilka bonusów. Możemy w ogóle sobie rozdzielić naszą aplikację na różne serwery, różne platformy, różne języki programowania. Możemy, jeśli mamy jakiś tam serwis, który służy do tego, żeby amatorzy swoją muzykę mogli rozpowszechniać w internecie, w momencie, kiedy on doda sobie taką MP3, możemy za pomocą kolejki przekazać zadanie. Generujemy statyczny HTML przez PHP, przekodowujemy to do jakichś magicznych innych formatów muzycznych w C, robimy skrót piosenki, mamy też jakieś web serwisy w Javie, jeśli ktoś jest ma takie upodobania i mamy na przykład serwer jabberowy w Erlangu. I to wszystko może być wywoływane z PHP za pomocą kolejki, która z kolei to kolejka uruchomi swoje inne procesy. No i tak samo można zrobić load balancing. Każdy frontend może iść do innej kolejki, każda kolejka może uruchamiać sobie te swoje procesy na innych serwerach, także to jest fajna sprawa. No ale teraz wychodzimy poza jeden serwer, bo w tym momencie wszystkie te rzeczy, o których mówiłem, mogą być na jednym serwerze. Ale jeśli chcemy dostawiać kolejne klocki, no to coś musimy postawić z brzegu, żeby przeglądarka klienta trafiła do akurat tego serwera, który albo jest wolny, albo losowy, zależnie jak sobie wymyślimy. Do tego można wykorzystać kilka różnych aplikacji, między innymi właśnie Varnisha można postawić z brzegu. Dosyć częsta jest konfiguracja, gdzie mamy na przykład właśnie kilka serwerów Varnisha, bo już jeden nie wyrabia, a z brzegu jest HAProxy, który rozdziela ruch na Varnisha. Nginx też umie coś takiego zrobić, jakby co. Jakie to generuje problemy? Są pewne dane, które muszą być współdzielone między tymi wszystkimi serwerami, chociażby sesje. W momencie, kiedy najpierw trafiamy na jeden serwer, tam zakładamy sobie sesję, a w następnym requestie trafiamy na inny, no to okazuje się, że tam już jesteśmy wylogowani. Także jak to załatwić? Można to załatwić load balancerem, żeby dany klient zawsze trafiał do tej jednej konkretnej instancji aplikacji. Można też trzymać sesję wspólnie dla wszystkich serwerów, na przykład właśnie na wydzielonym wspólnym serwerze Memcache. I wspólny Memcache daje też ten bonus, że zazwyczaj sesje są trzymane w plikach, a to jest raczej wolne. Także to daje nam dodatkowe jeszcze bonusy. No i jeszcze są inne dane, które mogą być współdzielone, na przykład nasza strona jest serwerem z bardzo śmiesznymi obrazkami. No i w momencie, kiedy ktoś przez aplikację uploaduje taki śmieszny obrazek, no dobrze by było, żeby on trafiał na jakiś wspólny storage serwerów, gdzie skonserwowane są pliki statyczne. Można to zrealizować na przykład za pomocą współdzielonego systemu plików, czyli na przykład po jakimś NFS-ie albo czymś takim montujemy system plików do wszystkich serwerów. Możemy też skorzystać z jakiegoś API do przechowywania plików. Są gotowe rozwiązania wystawiające na przykład usługę XML RPC do zrzucania takich plików statycznych i każdy serwer aplikacji dany plik przerzuca na wspólny storage. Ewentualnie możemy to pchać od razu, jeśli nas stać, to na Amazona, OVH czy tego typu usługi. Co można zrobić w kwestii baz danych?
replikacja master slave, czyli wszystkie zapisy pchamy do jednego serwera baz danych, a wszystkie odczyty robimy z innych baz danych, które się replikuje automatycznie. To jest dosyć proste do osiągnięcia. Większość serwerów baz danych ma już to wbudowane, także jeśli faktycznie jest taki duży problem z odczytami z naszej bazy danych, można w ten sposób to osiągnąć. No jest jeszcze sharding. Sharding to też oczywiście temat na kolejną prezentację. Sharding jest bardzo fajny, tylko trudny. O co chodzi? Mamy jakąś bazę danych z użytkownikami i chcemy wiersze tej bazy danych rozdzielić jakoś na kilka różnych serwerów. Robimy to za pomocą jakiegoś klucza, tak zwanego klucza shardowania, czyli na przykład uznajemy, że kluczem jest modulo 3, czyli co trzeci wiersz trafia do kolejnego shardu. To jest realizowane całkowicie przez logikę aplikacji, czyli logika decyduje, z którym serwerem baz danych musimy się łączyć, jeśli chcemy wyciągnąć dane danego użytkownika. Ma to całą masę różnych problemów, typu nie możemy używać joinów, bo nie mamy gwarancji, że to, co się dojoinuje, jest na tym samym serwerze. Bardzo dużym problemem jest resharding, czyli jeśli stwierdzamy, że no mamy teraz trzy serwery, ale dostawiamy czwarty i teraz zmieniamy klucz na modulo 4. No i robi się bajzel, bo musimy latać wierszami między serwerami. I tak jak mówiłem, są problemy z joinami. I teraz kilka słów na koniec. Nie optymalizuj przedwcześnie. Tak jak już mówiłem, nie ma co się z tym spieszyć, jeśli nie wiemy, co konkretnie sprawia problem, to szukanie na ślepo nie przyniesie dobrych efektów. Może na ten moment nie wiemy, że nasz serwer się rozrośnie do nie wiadomo jakich rozmiarów, ale może to się tak zdarzyć, dlatego dobrze jest robić sobie pewne miejsca wpięcia, gdzie możemy na przykład skorzystać z memcache'a. Także pewne rzeczy trzeba mieć z tyłu głowy w momencie, kiedy już projektujemy naszą aplikację. No i też optymalizuj stosownie do skali. Tak jak mówił Mariusz, w tym momencie korzystanie z hip-hopa ma sens dla naprawdę bardzo dużych serwerów. W tym momencie, kiedy potrzebujemy bardzo dużych serwisów. W tym momencie, kiedy generowanie skeszowanych danych danych do keszowania trwa za długo, bo bardzo dużo problemów też można rozwiązać za pomocą prostego keszowania. Natomiast wszelkie mikrooptymalizacje, hip-hopy i tak dalej mają właśnie największy sens, kiedy już zrobiliśmy wszystko wcześniej. No i tutaj slajd specjalnie dla kolegów, bądź ze. No i życzę wszystkim takich problemów, żeby musieli rozważać przerozdzielanie z aplikacji na inne serwery, żeby klienci walili tłumnie. Także to jest naprawdę fajna sprawa, żeby można było się zajmować tego typu problemami. Także to jest numerek do Joindina, do wpisania komentarzy do mojej prezentacji, że zapraszam śmiało. Na Twitterze, zresztą na dobrą sprawę wszędzie jestem pod tym nickiem, Twitter, GitHub, no, gdzie się da. Dobra, pytania? Na zdrowie. Dobra. Jedyna dobra odpowiedź na zdrowie. Ja mam pytanie odnośnie FPM i APC. Czy one ze sobą działają w PHP 5.4? Działają. W trucie. Tak, generalnie jak najbardziej można korzystać z APC. FPM ma ten bonus, że na przykład w przypadku Apache'a interpreter PHP żyje dokładnie tyle, co proces Apache'a. W momencie, kiedy proces Apache'a umrze, to wszystkie skeszowane dane też umierają. Natomiast PHP FPM jest zupełnie niezależne od procesu Apache'a
I możemy ustawić na przykład, żeby on żył dużo dłużej niż, niż Apache. Jeśli mamy na tyle zaufania do naszej aplikacji, że nigdzie nie ma wycieków pamięci, to, to przez cały czas życia tego właśnie procesu FPM-owego te dane będą zbuforowane. Pytam, ponieważ APC ma coś takiego jak APC Console i pamiętam, że kiedyś próbowałem to wszystko postawić i była informacja o tym, że było same misy, jeżeli chodzi o sprawdzenie cache. I teraz nie wiem, czy to jest po prostu natura FPM-a i APC, czy jest to po prostu nieprawnie skonfigurowana instancja. Ja używałem APC z PHP FPM-em i to faktycznie działało. To znaczy, przyznam się szczerze, nie, akurat w takiej kombinacji nie przypominam sobie, żebym sprawdzał konsolę, co jest bardzo dużym błędem nauczka na przyszłość. Natomiast faktycznie zauważałem bardzo duży wzrost wydajności po włączeniu APC, dlatego to na 100% działało. Natomiast tak jak mówiłem, teraz już się przerzuciłem na Opesha, który realizuje dokładnie to, co potrzebuję, a nie ma tych problemów, które miałem wcześniej. Opcash nie ma małego modułu do trzymania danych współdzielonych w Opcashu, natomiast jest rozszerzenie, które niezależnie dodaje coś takiego, używając takiego samego API, także można to sobie wpiąć do swojej aplikacji i to też działa. Czy zaproponowałbyś może jakąś alternatywę dla Sphinxa? Czy może używałeś czegoś innego, na przykład Apache Solr? Przyznam się szczerze, że nie używałem nic innego, więc mógłbym odpowiedzieć, że nie mógłbym nic polecić. Natomiast trzeba pamiętać przy tego typu rozwiązaniach, że one w większości przypadków działają na tym samym engine'ie. Także jeśli będziesz szukał innego rozwiązania, popatrz, czy to nie jest ten sam engine z innym frontendem. Odpowiadając na swoje pytanie odnośnie Solara, my stosujemy i polecam to rozwiązanie. Jeżeli chciałbyś porozmawiać więcej na ten temat, to możemy Solara. Lepsza konfiguracja i większe możliwości analizy danych niż Sphinx. Tak. Też chciałem zadać pytanie odnośnie Memcache'a i jednego serwera, ponieważ w którymś momencie zalecałeś postawienie jednego serwera pod Memcache. Dlaczego tak, a nie na Slave'a? Znaczy, dlaczego nie na wszystkich serwerach i replikacja, tylko jeden serwer pod Memcache? Jasne, bardzo prosta rzecz. Bo to jest słaby punkt jednak, tak? Mhm. Ale tak na szybko. Trzeba pamiętać, że replikacja powoduje problemy same z siebie. Może dojść do desynchronizacji, która się w przypadku Memcache'a zdarza. I w momencie, kiedy nie potrzebujemy faktycznie Memcache'a na każdym osobnym serwerze, to czasem po prostu łatwiej ogarnąć jest jeden serwer Memcache'owy centralnie niż na każdym serwerze z osobna. W Memcache'u nie ma replikacji. Może tak być, ale to trzeba też pamiętać o rosnącej nam złożoności aplikacji, architektury i dokładnie, no i dokładnie tak, no wszystko jest kwestia czasu, pieniędzy i czy ktoś mamy kogoś, kto to ogarnie, bo to zazwyczaj jest największy problem. Znaczy, jeśli chodzi o sesję i Memcache'a, jeszcze tak dodam coś od siebie, fajnie jest postawić na przykład na froncie Haproxy, powiedzmy, 3 workery z Memcache'a. Może tak. Tak, tak. Cześć, bo powiedziałeś,
Powiedziałeś, że dzięki zastosowaniu etagów możemy zaoszczędzić na czcie procesora. Możesz trochę rozwinąć temat, bo coś mi się raczej nie wydaje tutaj. Proste. No bo to jest bardzo prosta kwestia. Pytanie, czy nasza aplikacja, czy nasze dane się... Znowu dostałem zepsuty mikrofon. W momencie, kiedy stwierdzamy, że, że nic się nie zmieniło, aplikacja odpowiada klientowi, masz aktualne dane i klient już ich nie żąda jeszcze raz. No tak, ale musisz stwierdzić, że się nic nie zmieniło, czyli tam na twoim przykładzie to MD5 musisz wygenerować. Czyli de facto musisz nie wygenerować... Nie muszę, musisz bo wygenerować... mogę mieć to zapisane od razu w memcache. No ale to nie potrzebujesz znowu etaga do tego, tak? Możesz po prostu stwierdzić, że... No, znaczy, tak, no dobra, okay, ale chodzi okay, o to, że klient komunikuje się ze mną za pomocą etaga, także ja muszę też odpowiedzieć etagiem, cokolwiek to by nie było. To może być nawet jedna cyferka, bo to nie ma, o ile dobrze pamiętam, nie ma określonego formatu etaga. No okej, okay, dzięki. Okej, okay, to było ostatnie pytanie. Teraz prosimy naszego prelegenta o przeprowadzenie konkursu. Tak, konkurs będzie bardzo krótki. Tutaj kolega, który dopełniał prezentacji na temat Solara, dostaje wejściówkę na DBKOT. Także brawa. Tak.